Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Arkadiusz Pan Pawłowski. Rozpoczynamy nowy tydzień emocjonującej drogi do High League 4 i rozpoczniemy naprawdę z bardzo wysokiego C. Dużo osób miało takie przeświadczenie, że na konferencji, zarówno podczas samej konferencji, jak i na wywiadach, byłeś bardzo taki, bardzo ekstrawertyczny, bardzo taki napompowany. Pytanie, które pojawiało się chyba najczęściej od widzów, czy byłeś pod wpływem jakichś środków takich wspomagających? Nie, to są pomówienia, kurde. No ja wiem, no to powiem, to warto je od samego początku. No co, tak jak mówię, tam wiesz, dobry humor miałem. Okej. Okay. Dzisiaj już jest stonowany. Dzisiaj jest stonowany, dobrze. No zobaczymy, no bo ludzie oczekują dzisiaj na pewno dymów, więc zobaczymy, czy ten humor pozostanie tak przez cały czas. Powiedz mi, Macias, ty jesteś jedną z takich postaci, która jest w największym stopniu przez wszystkich propsowana, hype'owana. Ciężko znaleźć osobę, która powie, że ja tam tego Maciasa to nie lubię. Wszyscy mają cię za super ziomka, wszyscy mają cię za fajnego artystę. Jak się czujesz, mając ze sobą tak ogromne wsparcie ludzi? Czuję się bardzo dobrze, aczkolwiek są ludzie, którzy mnie nie lubią. Na pewno i to duża część całkiem. Tylko po prostu też jest duża część tych, którzy mnie lubią. Nie? I... Mówiłeś, że uważasz, że twój rywal nie do końca jest prawdziwy w tym, co robi, w swojej twórczości. Rozwiń temat. No on odpowiedział ogólnie na to, fikcja literalna, to można wywnioskować. Literacka w sensie, tak? Znaczy on powiedział literalna. Aha, to, nie wiem, literalna, to... czyli dosłowna w tym wypadku by wychodziło. Możliwe, no. uważam, że jest nieprawdziwa po prostu i tak ja mam zdanie na ten temat, a on to potwierdził chyba, nie? A co masz w takim wypadku na myśli? Czyli uważasz, że co, że... Nie, mordo, ja nic nie potwierdzam, że była ja. Potwierdzaczy tutaj nie uświadczysz. No dobrze, no to powiedz w takim razie, troszkę to rozwiń właśnie w kontekście tego, że co, uważasz, że jakby on nie jest takim, na jakiego się kreuje, że nie jest takim... Że co, że nie jest takim gangsterskim ulicznikiem, tak? No trochę tak. Coś w tym jest właśnie. Jak się do tego odniesiesz? Przede wszystkim, czy ty rzeczywiście czujesz się takim ulicznikiem, gangsta-raperem? Czy tak to jest już, coś, co niekoniecznie... Tak jak już wcześniej to wyciągałeś właśnie, nie ty, tylko Kaniowski pytał, to odniosłem się do tego, że wiadomo, wiesz, jeden numer jest... Zależy, jaki vibe masz, to wiesz, to też od tego zależy, tak mi się wydaje przynajmniej, nie? Jak masz na przykład vibe, że czujesz, że chcesz coś z siebie wyrzucić, to wtedy lecisz, kurwa, i to, co w tobie siedzi, tak? A jak masz, wiesz, vibe taki, że wiesz, prostytutki, Mercedes i tak dalej, no to kurwa, prostytutki, Mercedes i tak dalej. Okej, okay. No, to jest ciekawy temat. Prośba jest taka troszkę, żebyś aż tak nie skręcał mocno głowy, bo szorujesz mikrofonem, bardzo jest konkret energia. Pojawił się komentarz na czacie, że niby jesteś taki twardy, a Grande Connection cię wyjaśnił. Jak się do tego odniesiesz? Jaki kurwa Grande Connection? No. Co to jest? No tak. Taki ziomek, co wyzywa polskich raperów z mainstreamu. W sensie, no, udowadnia ich hipokryzję i tak dalej. Spoko jest. No, wiesz coś o tym? Nie, pierwszy raz słyszę w ogóle taką nazwę. A to tylko do mnie? Do mnie się tak tylko czepną, tak? No, a powiesz coś więcej na ten temat? Znasz znaczy ja obejrzałem kilka odcinków, jak nam się wypowiadał chyba o Paluchu, o Intruzie, jeszcze o innych raperach. I całkiem prawdziwe rzeczy mówi na ten temat. A co z takich najprawdziwszych rzeczy powiedział o bratanie, jeżeli jesteś na bieżąco? A to nie widziałem w ogóle w odcinku o Józefie. No to będziesz musiał się zapoznać w takim razie, narobić. Gdzie? W ogóle nie promuj takich osób tutaj, ty. Mhm. Jeszcze moim kosztem. Okej, okay, to wiesz, to jest coś, co pojawiło się rozłącz na czacie. Rozłącz się. No, bo tutaj wiesz jak to działa. To działa bardzo szybko. Za chwilę się pojawi oferta na stole na walkę. Dobra, to gdzie z nim? No, kto wie? Czy to jest tak, że bratan uważa, że Macias, którym mówiłeś, że nie interesujesz się jego twórczością, czy ty uważasz, że on jest chujowy, ale został wypromowany przez Nitro? Nie no, kurty, ja nie powiedziałem, słyszałem na konferencji było, to tam mówiłem tylko, że widać, że oni, no bo widać, że on tutaj mówi, że Ameryką się, wiesz, i to widać, i to słychać raczej, że Ameryką się sugeruje. Tu nie słyszę tutaj, wiesz, starego polskiego rapu, tylko bardziej jakąś świeżą Amerykę, wiesz, nie? Wiesz, i co robią, to jakby ja nie mam nic przeciwko tego, bo tutaj, wiesz, jesteśmy winni trochę. EBE będzie miał świetną zabawę po prostu z tym liczeniem, wiesz.
Mówisz milion razy wiesz. Wiesz, a ja mam takie, na razie jeszcze wiem, ale w każdym momencie mogę przestać wiedzieć. Okej. Okay. No. Dobra, no i widzisz, to również wybił. A miałem już dokończyć, miałem iść do brzegu, bo miałem... No, Krystian trochę pocisnął z ciebie bekę, ale za chwilę do tego dojdziemy, no. A ty lepiej przypomnij, gdzie ja skończyłem. O tym, że Nitro ma swoją armię i że... znaczy, przed chwilą mówiłeś o tym, że on ma amerykański styl, że widać, że te amerykańskie wpływy są... I gdzieś, no wiesz, się sugeruje ty, więc jakby... Co ja mogę powiedzieć? Jesteśmy tu w innym celu, bo tu nie jesteśmy o to, żeby oceniać swoją muzykę, tylko jesteśmy tutaj po to, żeby kurwa 17 września. O 3 dni pogadali, będzie się znowu Kurwa. No? Żeby 17 września iść do klatki i jakby, wiesz, to sprawdzić, to jest lepszy i tyle. No dobra, właśnie troszkę mówimy o tym lekceważeniu. Pytanie właśnie, bo też w jednym z wywiadów powiedziałeś o tym, że ty, to co mówiłem właśnie, że niespecjalnie jakby śledzisz polską scenę. No. I też rzuciłeś tam, że jeżeli ktoś chce w ogóle rozpocząć swoją przygodę z rapem, to niech lepiej tego nie robi, niech odłoży mikrofon. A chowa futera. Tylko końcówkę pamiętam, bo wtedy niech sobie odpuści. Tak. No i pytanie, bo dużo osób bardzo mocno cię skrytykowało, że się odkleiłeś i tak dalej. Ja też dobrze, wiesz, też cię znam i ja wiem, że u ciebie bardzo jest cienka granica pomiędzy tym, kiedy ty sobie tam, wiesz, ciśniesz bekę, ale jest dużo osób, które odbierają to bardzo na serio i pytanie... To ci powinni właśnie odłożyć ten mikrofon, ty. Jak tak zostali urażeni. Ale nie boisz się, że w przypadku, gdyby rzeczywiście Macias tę walkę wygrał i to w takim, wiesz... Ty mi nie mów takich rzeczy, człowieku. No, trzeba rozważać wszystkie opcje, nie? Ale to wiesz, no, taką opcję mógłbyś rozważać, jakbyś ty miał walkę. Jak u mnie takiej opcji nie ma. Rozumiem. Czyli ty gwarantujesz zwycięstwo. Ja ci powiem tak. Zrobię wszystko, co mogę. Wciąż nie odpowiadasz. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji? No, ja zrobię wszystko, żeby takiej opcji nie było. Rozumiesz? Bo wiesz, o co chodzi, kurwa. Ja cię męczę trochę, przepraszam, ale za chwilę będę męczył jego. No. A czy nie, na luzie. Ty powiedz tak dzisiaj, tak na spokojnie, bo mówię, dzisiaj jestem trzeźwy. Wody sobie pod stołem nalazł, nie? czyli w tym momencie odpowiedział na nasze pierwsze pytanie. Dzisiaj jestem trzeźwy. Mm. Jakby, widzicie, moi drodzy, dzisiejsze rundki są bardzo skomplikowane, bo minęło już... 29 minut programu dlatego... i my dostaliśmy w tym momencie odpowiedź na pierwsze pytanie. Dlatego kończmy to, kurwa, bo ja muszę... Ping wysoki. Nie, nie ma takiego kończenia. Pamiętajcie, że jest jeszcze druga rundka, czekam też na wasze ciekawe pytania. Ale jeszcze chciałem podpytać, panowie, o te wasze tematy właśnie tych bitek ulicznych, bo o tym się słyszy. Jakby oczywiście żaden z was nie mówi kiedy, co, jak, gdzie, ale chciałem usłyszeć właśnie bardziej o takim waszym trochę track rekordzie. Czy ty rzeczywiście, rozumiem, że pewnie za mało lata gdzieś tam się przytykałeś po ulicach. No i pytanie, bo ktoś ci już zadał to pytanie, czy uważasz, że to się jakoś przekłada na walkę? Mówiłeś, że niekoniecznie, no ale jest to jakieś doświadczenie, tak? Mówisz, że umiesz dostać w mordę, umiesz dać w mordę. No szczerze mówiąc to nie wiem, bo w oktagonie to się nigdy nie biłem i nie wiem, jakie to jest uczucie. Będę mógł powiedzieć dopiero po walce, co nie? Ale ja się nie biję na ulicy. Tak? No. Okej, okay. A w... W któryś wcześniejszych materiałach mówiłeś, że się biłeś, że mówiłeś, że każdy się bił. No kiedyś, może jak mały byłem. Okej. Okay. W podstawówce. Okej, okay. A jak to wygląda z twojej perspektywy? Kurde, wiesz, nie będziesz zliczał czegoś, wiesz, bo to nie było tak, nie że chodziłeś, wiesz o co chodzi, to nie było tak, że ty chodziłeś i szukałeś tej zaczepki, nie? Tylko bardziej to było tak, że jak już, wiesz, sytuacja wymagała czegoś, to wiadomo, no to przecież nie dawałeś dyla, tylko kurwa stałeś, albo przyjęłeś, albo oddałeś i albo kurwa wygrałeś, albo przegrałeś, więc to wiesz, to też jest taki, wiesz, ciężko jest jakby to zweryfikować co i jak, ale wiesz, tak jak właśnie tu mówi, właśnie klatka ma zupełnie inne, wiesz, też trochę swoje zasady, bo tu masz dochodzi inna adrenalina, bla, bla, bla i tak dalej, wiesz o co chodzi. Wiesz o co chodzi. Wiesz. Kurwa, EBB, jak nie oznaczysz, kurwa, jak będziesz robił filmik, to wie. To wiesz, jakby najwyraźniej EBB wie. Się czujesz bardziej raperem, streamerem, komikiem, fighterem, nie wiem, bo nie wiem, jak cię postrzegać. Powiem ci tak, odpowiadając to wiadomo z tego, czego się wywodzę, to ja przy tym zostaję, jakby jest, ja muzyka to jest, robię to pewno dłużej niż ty, kurwa, wiesz, gdzie zioło ogarnąć, bo ty jaki jesteś rocznik? Ja nie palę zioła. A jaki rocznik jesteś? 2000. No to robię tak, żeby nie skłamać i to nie mówię, czekaj, ja nie muszę niż wiem, gdzie, co? Ja nie muszę jakby... Bo ja nie zrozumiałem trochę. Bo, że on się tym zajmuje dłużej niż... Nie, bo tam było coś tam, że streamer,
Stary, to, że ja kurwa zrobiłem sobie tam 2-3 live, a może nawet zrobię jeszcze, a na pewno zrobię. Nie wiem, ile zrobiłeś. To nie czyni ze mnie streamera, chociaż zobacz, miałem lepszy wynik niż kurwa twój kolega, który cię wspiera i nawet więcej niż teraz mamy obecnie tutaj na tym. No i co z tego? Co z tego? No to tylko świadczy o tym, że ludzie potrzebują po prostu czegoś, kurwa, i to nie było śmieszne. O, ja myślę, że to świadczy śmieszne. O tym, że ty potrzebujesz właśnie tych ludzi, ty potrzebujesz... Nie, ja powiem tak, ja żyję z muzyki już utrzymywałem się, więc jakby to nie świadczyło, nie potrzebowałem dodatkowych tych, a to, że to się trafiło i ten, ale ja, jeżeli pytasz o to, to ci odpowiem, to czuję się, wiadomo, muzyka jest moim jakby, wiesz, punktem takim docelowym, nie? I na tym się skupiam. Spoko. Bardzo tutaj się zaogniło między wami panowie i... Nie, bo używając komik czy streamer, to wiesz, to dla mnie to jest trochę kurwa... No dobrze, wiesz, ale wiesz, no to teraz ja się powinienem poczuć obrażony, bo ja jestem komikiem i streamerem na przykład. To po pierwsze, a po drugie, no wiesz, twoja działalność jest odbierana bardzo różnie i wiesz, i część z tych rzeczy jest... Ale dobrze, bo ja się też nie chcę w sumie ograniczać do czegoś, wiesz, bo potem mi kurwa ktoś powie, że ja czegoś nie mogę. A co ja kurwa nie mogę? Człowieku, ty, jak ja sobie narzuciłbym od razu, że wiesz, że ja będę na przykład tylko mówił o zasadach ulicy i tak dalej, bla, 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 i bym musiał się kurwa potem tego trzymać, bo kurwa wiesz, no ciężko mi jest nagrać coś z śpiewanym refrenem czy gdzieś tam, wiesz, i coś trochę odlecieć. Kurwa, powiem ci tak, muzyka, tak jak Popek kiedyś powiedział, ty, muzyka to jest zabawka, wiesz o co chodzi, trzeba się nie umieć bawić i tyle. A co idzie po drodze, to wiesz, takie streamy i tak dalej, to przecież to jest tylko jakby skutek uboczny tego wszystkiego, bo przecież gdyby nie muzyka, to bym kurwa pewnie nie robił żadnych streamów i nikt by nie wiedział jakby, wiesz, że o tym wszystkim, nie? Dobrze, to przygotuj sobie pytanie dla Maciasa, a ja Macias zadam ci szybkie pytanie, bo widziałem, że teraz no, zmienił się twój wyraz twarzy bardzo mocno. Czy ty nie czujesz, że przeciwnik trochę cię lekceważy, traktuje cię z góry, bo no tak trochę jak, nie, jak ojciec do syna, tak cię wiesz. Wydaje mi się, że po prostu głupotę powiedział i żałuję. Tak? Znaczy ja niczego, zacznijmy od tego, że niczego nie żałuję, tylko chciałem jakby naprostować tutaj, bo wiadomo, że mówiąc, wiesz, mogę? Streamer i tak dalej, to jest, wiesz, jakby kąsanie. Więc jakby od razu to sprostowałem, to i tyle. Okej, okay, ale tak naprawdę który aspekt tego, co on powiedział, był dla ciebie kąsający? Bo to nie, bardziej, co mówię? Bardziej ty mówiący do niego, że, wiesz, bardziej ty mówiący do niego, Dzięki. Że... Ty zajmowałeś się muzyką, zanim on tam, wiesz, tam... No bo taka prawda jest, no kurwa. Znaczy, no nie wiem, ile robi muzykę, nie wiem, może robi kurwa muzykę, nie wiem, odkąd kurde, nie wiem, kurwa, zaczął chodzić. Znaczy, między wami jest 5 lat różnicy, to też nie jest tak dużo, nie? No nie jest, no dobra, no ale dodaj do tego też sobie jakby zajawkę, kiedy tam zacząłeś, wiesz, ja nie mówię, że ja od razu z tego pieniądze miałem, wiadomo, że ja to robiłem sobie tak, o, wiesz, tylko dla siebie. Tak naprawdę pieniądze zaczęły z tego lecieć wtedy, kiedy już tak se rozkminiłeś, że to po prostu jest twoje coś, co lubisz robić. I to tyle, nie? Jakby kurwa ten. A... Wiesz, te streamy i tak dalej, to mówię, to jest skutek uboczny tego wszystkiego. I każdy nie chce tam, kurwa, wiesz, ocenia jak chce. Dobrze, no to w takim razie twoje pytanie do Maciasa. Nie mam tego pytania, ale kurwa, Maciek już tak. Ale improwizuj, no wiesz, rozmowa się toczy. No to jakimi, czekaj, to pytanie ma być, nie? No to kim się sugerujecie tworząc swoje piosenki? Sugerujecie czy inspirujecie? Sorry, kurwa, inspirujecie. Zresztą na początku w chuj się inspirowaliśmy Shoreline Mafią. Taką grupą z LA, ona się rozpadła. Na szczęście udało nam się być na ich pierwszym koncercie w Polsce i ostatnim. I to był taki nasz motyw przewodni, nasza największa inspiracja. Ale potem oni się rozpadli, już nie robili razem muzyki. To tam zaczęliśmy, ja zacząłem przynajmniej śledzić pojedynczych artystów właśnie z tej grupy, ale potem to już poszło tak, że jakoś nie szukamy inspiracji, tylko już samo z głowy nam wychodzi. Wiesz, to co tworzymy, to tak jak powiedział Józef wcześniej, że to co czujemy, to tworzymy, nie? Okej, okay. Kolejne pytanie od ciebie, w ogóle smacznego. Dzięki. Rozumiem, że tak mocno zgłodniałeś po treningach katrożniczych. No, a ogólnie spoko by było, jakby jakaś pizza była, bo jestem głodny, powiedziałem ci na początku, że jestem głodny, ale chyba nie ma. No to jeżeli ktokolwiek nas słyszy w reżyserce, pizzunia, jakąś konkretną sobie pan życzy? Bez wieprzowiny. Bez wieprzowiny, okej. Okay. Ale dla mnie kulturalnie margaritka. I lecimy dalej. Twoje pytanie. Reżyserka pyta, czy chcesz kebsa? Nie, kebabów nie lubię. Nie, kebabów nie lubisz. Okej, okay, w porządku. To pytanie kolejne twoje. Do bratana. Chcesz? Nie. To już. Nie uznam tego jako pytanie. Sorry, tyku. Okej, okay, spełniłeś zadanie, był znak zapytania na końcu, ale nie uznam tego.
A ty szukaj tych pytań. Nie, no też wolę tak jak widzisz, to by było tak chyba mnie trafne. Podejrzewam, że pewno dużo osób, pewno gdzieś tam, pewno też. To ja zapytam, czym ty się inspirujesz? Kurde, no to tak jak mówię, to u mnie to jest tak, że ja właśnie jakby wzorca sobie do końca nie obrałem żadnego jakiegoś z tych artystów, których oglądam. Bardziej to jest tak, jak właśnie mówię, że u mnie to jest tak, że ja nawet nie piszę zwrotek w domu, wiesz. Ja tak chodzę do studia i tak jak vibe mam, to tak piszę i... Okej. Okay. Tak to wygląda. No. Ogólnie jeżeli chodzi o nagrywanie, to jest taka skomplikowana kwestia, że nagrywać da się w ogóle na wiele sposobów. I bez tekstu, i z tekstem, i po wersie, i co drugi wers jest, kurwa... Tyle różnych możliwych sposobów, że można się spokojnie tym bawić, fajnie w studio. No szczególnie fajna chyba, zajawka. Szczególnie chyba też, no, będąc jakby twórcą undergroundowym i trzymającym się tego, też no, pewnie możecie robić rzeczy, których innym nie wypada, prawda? Możemy wszystko. Nie ograniczasz się. Nie no, w żadnym stopniu, sorry. Zająkałem się. To przez te ciosy, które przyjąłem w głowę. Wszystkie. To co będzie po walce z bratanem? No myślę, że będę mówił lepiej niż dzisiaj. O! Czyli no, sugeruję, że go niespecjalnie uszkodzi. Dobrze, wiesz, jakby mówię, to właśnie to jest ta właśnie pewność, którą on ma właśnie, wiesz o co chodzi. I gdzieś go to podbudowuje i bardzo dobrze. Ja się cieszę tylko tyle, ja to zawsze za każdym razem powtarzam. Cieszę się, że on potrafi się bić. Rozumiesz? Mhm. Bo inaczej jest, kurwa, wygląda bitka na przykład z gościem, który nie wiesz, kurwa, co on w ogóle tam, wiesz, zrobi. A co innego jest, jak wiesz, że wiesz, tutaj jest wymiana za wymianą, uderzenie za uderzeniem. Wiesz, o co chodzi? Tu się coś dzieje. No i to będzie prawdziwa weryfikacja też twoich umiejętności w pewnym sensie. Dokładnie. Okej. Okay. Nie, no też wracając, to na pewno mnie uderzy, na pewno coś przyjmę, ale to był taki żarcik, ale kurczę, ja mam w głowie cały czas słowa trenera właśnie Sebastiana Kotwicy, że żeby, kurczę, najlepiej zawalczyć tak, żeby wygrać z najmniejszym skutkiem ubocznym na zdrowiu. No tak, na tym to trochę polega. To jest, no. Właśnie, to jest właśnie to, że tak naprawdę będąc dobrym zawodnikiem, to możesz mieć fajną, długą karierę i nie zebrać tego bardzo dużo. A z drugiej strony możesz też być obijany po prostu jak worek z ziemniakami. No i zwycięstwa, porażki, okej, ale ta kariera będzie krótsza, no i ubytek na zdrowiu będzie o wiele większy, prawda? Czy uważasz, że sam stworzyłeś siebie, swoją... Powiem ci tak, ja ci powiem tak. Swoją markę. Stworzyłem się sam, ale że miałem życzliwych ludzi gdzieś tam, którzy gdzieś tam rękę tą wyciągnęli, to już jest swoją drogą. Mhm. Czyli jakby jesteś self-made, ale też trafiłeś na odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie, którzy wyznaczyli ci kierunek. No. A, właśnie a propos tego, ja mam pytanie dosyć ciekawe, może trafne, bo kiedyś ja widziałem taki filmik, gdzie przedstawiłeś się pod ksywką Opetę chyba, tak? Nie, to nie ja. To Guber? Tak, no. No. To za dzieciaka, jak robiliśmy, no. A ksywę na Joseph Bratan zmieniłeś sobie sam? No tak, no bo wiesz, Guber to było, ta zajawka była z dzieciństwa, nie? Więc jakby tam nawet widzisz po tych filmach, kiedy to było, 12 lat temu, kurwa, tam wiesz. To jeszcze były klipy, które sam montowałem, sam masterowałem, kurwa, wiesz o co chodzi. To było tak, że jak ja nagrywam te numery, to matka była wkurwiona, bo nie ukrywam, nam się nigdy nie przelewało. I wiesz, każdy się ciśniliśmy się w małym mieszkaniu, wiesz, co chodzi, a ja sobie studio zrobiłem. To jeszcze była ta wiara, że jajka, te opakowania po jajkach wygłuszają, wiesz. I jak matka tylko z bazaru gdzieś tam, wiesz, te jajka, opakowania trzeba wyrzucić, to mówię, gdzie? Mówię, to jest moje, to do studia idzie. No. No siema. No siema. Siema. Kto mówi? Sergiusz. Sergiusz, Nitro, cześć. O, siemanko Nitro, cześć. Nie pytam skąd, cześć, bo wszyscy wiemy, że z internetu. Z Wrocławia się dzwonię. No, do kogo masz pytanie, Ryku? Chciałem się po prostu... Ogólnie się chciałem dopytać o jedną rzecz, bo ja... Zaraz kamerą na mnie dali. Ja akurat tak wbiłem. I usłyszałem taką sentencję Józefa, że mówi, że ja na jakichś ludzi wysyłam, czy coś takiego. I strasznie mnie to zdziwiło. Nie, słuchaj, może ja wejdę ci w słowo, tylko w słowo ci wejdę. Ja nie mówię, że ty wysyłasz ludzi, tylko że ty masz armię taką swoją stworzoną przez siebie i oni, ty nie musisz, ty wystarczy, że słowo, tylko hasło rzucisz. I oni jakby, wiesz, ja to nie mówię, że ty osobiście, bo przecież tak jak sam, jak ja ciebie tam nazwałem, wiesz, czy ty mnie tam, wiesz, to jakby wiemy o tym, że no tak to działa ten internet i tak dalej, wiesz, tutaj nikt nikogo nie wyzywa, ale mówię, że masz za sobą armię ludzi, których mówię, którzy no jednak idą za tobą w tych komentarzach i nie powiesz, że nie. Okej, możesz mieć w tym rację, z tym, że w momencie, kiedy było cokolwiek związanego z waszą walką, to ja, wiesz, od początku
ja w sumie wiele razy powtarzałem, jak między innymi jak wiesz, o jakieś tam rzeczy, o jakieś alimenty, coś się oskarżali, to mówię, nie no kurwa, wiecie, poczekajcie się. No tak, i ja tu skwitowałem, że ty powiedziałeś tylko, że tylko po prostu powieliłeś ten temat, co ten, co i że odebrałeś, bo ja potem do ciebie dzwoniłem, a nie miałem z tobą kontaktu, tak jakbyś myślał, że ja się wkurwiłem na to, że ty to powiedziałeś. A wcale tak nie było, bo jak byłem we Wrocławiu, to się zapytałem tylko, gdzie mogę dobrze zjeść. No nie, właśnie chodzi mi o to, że wiesz, że ja mówię, no nawet cię tak trochę obroniłem, a wracając do tej walki, to ja mówiłem, wiesz, no Macias to jest mój homie i tyle, nie? Ale wiesz, to, a mówienie, że nie wiem, Joseph to kurwa, czy jakieś inne rzeczy, to nigdy to nie miało miejsca. Więc może ktoś troluje po prostu. Bo ja nie jestem ogólnie te informacje, nie? Takie, że ja słowo powiedziałam, a lawina ruszyła. No nie, no ja też odebrałem to właśnie w taki sposób, że raczej Josephowi chyba chodziło o to, że przez sam fakt, że jesteś powiązany jakoś tak z Maciasem, w sensie, że jego tam wspierasz, to sam ten fakt może powodować, że będą za Maciasem, a przeciwko niemu, no bo jest jego przeciwnikiem, nie? To też, wiesz, jedną rzeczą jest kibicowanie komuś i to ja chyba nawet nie muszę nikomu mówić, że trzeba kibicować, bo Macias zresztą bardzo zasięgowy chłopak, więc ja też mam taką teorię, że wiesz, że Maciej nie potrzebuje mieć 3 milionów na Instagramie, żeby mieć 50 tysięcy takich chuj oddanych pojebów, którzy wiesz, i kupią koszulkę i przyjdą na koncert i pojadą na hajlik i to zobaczycie, bo tak mi się wydaje, że w Łodzi po prostu zobaczycie, że nie trzeba będzie dyrygować tłumem, żeby tłum się określił, nie? Wiesz, nic nie odejmując nikomu, ale tak po prostu myślę, nie? Że po prostu ludzie są zżyci. Więc ja też nie chciałbym, żeby ktoś myślał, że a no nie wiem, Maciasa lubimy, bo Mitro go lubi. Nie, ludzie też mają kurwa swoje zdanie. I wiesz, Macias im jest ludzi przydupać, żeby. Bo to tak trochę brzmi, nie? Go lubią, bo Mitro powiedział, że trzeba go lubić. Nie, tylko ja tylko jakby powiedziałem, przydolny. Że to wytłumaczy. Dobra, no. Jeszcze tak, no ostatnio właśnie też jakby o tym rozmawialiśmy, że w momencie, kiedy ktoś, kto ma chociaż o 5 lajków mniej niż ktoś bardziej zasięgowy, no to z automatu ludzie patrzą, a bo to jest przydupa z tego, wybił się na tym i tak dalej, a oczywiście nie zawsze tak jest, są po prostu jakieś tam kwestie biznesowe, są jakieś współprace bardziej takie symbiozy po prostu, bo ktoś się z kimś lubi, no tak jak chyba Macias i Kuba Nowaczkiewicz, to też, wy się po prostu bardziej lubicie, to nie jest cross na zasadzie wymiany zasięgów czy czegoś takiego, no i tutaj też myślę, że to jest raczej oczywista sprawa, no bardziej chodzi o to, że rzeczywiście bratan spotyka się z dosyć mocno negatywną reakcją, a no a czy Macias... nie, czy nie powiedziałbym z negatywną, tylko jakby widzę, wiesz... No właśnie tam... też tego nie zauważyłem. Nie, ale nie, właśnie ja nie mówię, że negatywną, tylko widzę, ja nie mówię, że tam ktoś pisze, o jebać Josepha, tylko ty Maciasty i jakby ludzie mi, wiesz, jakby gdzieś tam podsyłają, że te boty, czy tam armia tego Nitra ruszyła już, wiesz, i pracują, dlatego stąd takie moje stwierdzenie, ja nie mówię, że to ty, wiesz, że ty no tam tak, warto właśnie zapytać, czy to jest armia Nitra, czy to jest tak naprawdę armia Maciasa poniekąd, bo myślę, że panowie są na tym etapie, że no jeden ma armię, drugi ma armię. No, jedna jest pewnie większa, druga jest mniejsza, ale no, wciąż jakby jest duże zaangażowanie też i oddanie. Uważam, nie? Tak jak powiedziałem, Macias ma duże community i na przykład z raperów, jakbym miał ktoś powiedzieć, że ktoś ma też duże community, na przykład Young Multi ma duże community, czy nawet Malik Montana ma duże community, bo robią rzeczy, które zrzeszają community, wiesz. Gadają sobie na live, o tak, no dokładnie, gadają dokładnie, na stacje i to jest to bardzo scala to jest prawda. Wydaje mi się, że ktoś to zrobił dobrze, nie? Mhm. Nitro, skoro już ciebie tutaj mamy, to może masz jakieś pytanie do któregoś z naszych zawodników? Wiesz co, też nie chciałbym czegoś głupiego zadać, bo tak jak mówię, nie oglądałem rundek od początku i myślałem, żeby się coś powiedziło, nie? Okej, okay, no tak naprawdę możesz zadać pytanie, jeśli się powtórzy, no to powiemy ci, że się powtórzyło i tyle. Jak już cię mamy na linii? Dobra, no to mam pytanie. Mam do Josepha pytanie. Z czego wynika to, że no chyba wszyscy twórcy w GM2L nie wydają płyt? Z czego to wynika? Z czego wynika, że twórcy w GM2L nie wydają płyt? Kurde, wiesz co... To same single picture. Ja ci powiem tak, szczerze mówiąc... Ja wiem, dlaczego ja nie, ale za innych nie chcę odpowiadać, bo tak naprawdę ja w tym studiu nawet tak rzadko bywam GM2L, jak gdzie na godzinie nagrywam. Dla ciebie, w sensie, dlaczego ty nie? Dlaczego ja nie? Mhm. Bo uważam, że czas tych płyt to się już gdzieś skończyło, wiesz, to bardziej dla kolekcjonerów jest, wiesz o co chodzi. Ale to na tym chodzi, żeby na te single, które puszczacie, wiesz, scalać po prostu jeden jakiś projekt, nie?
Jeszcze raz, jak? Żeby nawet te single, które puszczacie, żeby po prostu scalać w jakiś projekt. No tak, a to mi się wydaje, że to jest chyba indywidualna sprawa, jak ktoś ma parcie, żeby tą płytę mieć, żeby dać komuś, wiesz, tak jak jedziesz koncert, gramy na przykład, dajcie płytę. Mówię, kurwa, nie mam żadnej płyty, wiesz. Bo oni się przyzwyczaili, że wiesz, że przyjeżdżają, to mi, wiesz, płyty da. Ja mówię, jakby u mnie, z mojej strony, to wynika z tego, że jakby nie czuję takiej potrzeby. Przynajmniej na tą chwilę, bo nie powiem, że teraz mam kontrakt, wiesz, jakby na płytę, jakby, wiesz, o co chodzi, gdzieś tam na stole, więc tutaj teraz mogę powiedzieć tylko do tej chwili, to dlaczego ja nie chciałem. Z drugiej strony myślę, że też jakbyś nie czułem takiej potrzeby na tamten moment. Okej, czyli możemy z tego jakby wydedukować, że płyta będzie, tak? No tak, ale niekoniecznie to, wiesz, jakby, kurde, jakby to powiedzieć. Wprost najlepiej. Chyba, że nie możesz. Że może to jest ten moment teraz, że może gdzieś, wiesz, o co chodzi, że czuję, że może mogę sobie zrobić jakiś projekt, tak? A może się po prostu dobrze też dogadałem i wiesz, okay. Jakby niosą to za sobą jakieś inne konsekwencje. Dobrze. Nitro, czy masz jeszcze jakieś pytanie? No, Maciasław już nie będę pytał, bo albo wszystko wiem, albo się mogę taką go zapytać, więc tyle. Więc miałem po prostu taką rozkminkę, bo wiesz, bo ani Alberto, ani Malik bardzo dawno, ani właśnie Joseph, czy cała reszta Bibisz, wiesz, cokolwiek, to tam jest, to po prostu tak zauważyłem, że oni płyt nie wydają. Myślałem, że to może jest jakiś, ma to jakieś drugie dno, nie? Może okej. Okay. Sergiusz, to w takim razie ja mam dla ciebie, myślę, ciekawą dosyć informację. No. Mianowicie jutro będą rundki z Mrs. Honey, no i z Mają Staśko. Więc mam nadzieję, że jutro także będziesz z nami, no i może zadzwonisz. Jak zadzwonicie, to odbiorę. Dobrze, dobrze. To jest takie, ja dzwonię, ty mówisz. Dziękujemy ci. Trzymaj się, Sergiusz. Hej.